Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tej tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Mamy w rękach palmy, tak jak dzieci, jak mieszkańcy Jerozolimy wołali Hosanna. Przeżywamy to dzisiaj na początku Wielkiego Tygodnia, tę właśnie radosną tajemnicę triumfu Chrystusa. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. Cześć Pana, święty, święty, święty i króluj nam Chrystus, ale palmy podnosimy wysoko, najwyżej jak tylko można. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Two. I pozdrawiamy się bramami. Hosanna na wysoko. Śmiało, śmiało. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna
wysoko w górę. O Hosanna na wysokości. I tak, moi drodzy, rozpoczęliśmy ten przepiękny obchód Wielkiego Tygodnia od radości, od chwały, którą przynosimy Chrystusowi Panu. A we mszy świętej dzisiaj wspomnijmy też intencję dziękczynną za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożej i błogosławieństwo dla całej rodziny przyborowskich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiły, że nas Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Słuchajmy się, moi drodzy, przepiękne i dramatyczne Słowo Boże. Krzyczą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli. Niech go cali, jeśli go miłuje. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie siebie moje szaty i los rzucają po moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomoc moja, śpiesz mi na ratunek. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana Wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie Chrystusa według świętego Marka.
Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Stłukła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzali się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: zostańcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła już naprzód. Namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr:
choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, dziś, tej nocy, zanim kogut zapieje dwa razy, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu, zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę i rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa: Śpijcie dalej i odpoczywajcie. Dosyć. Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi. I pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne, a niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał,
i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go! Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty.
Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyrenu, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba mniejszego Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria matka Józefa
przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To była droga Jezusa. Mamy odpowiedzieć przez nasze życie, a teraz konkretnie przez przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Odpowiadamy na te tajemnice tu w tym momencie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dzielnicy i stał ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera imienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przedstawmy teraz Bogu ufnie nasze prośby. Włączamy się, Panie, w Twój dramat, Twojej śmierci, który też przecież będzie i naszym dramatem. I uczymy się, patrząc na Ciebie, Twoich słów, bądź wola Twoja. Ale teraz życie przed nami, z naszymi hosanna, z naszymi kłopotami i radościami. Chcemy pełnić Twoją wolę. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że Ty wziąłeś na siebie wszystkie nieszczęścia naszego życia i Ty chcesz nam udzielić wszystkich radości, jakie człowiek przeżyć może, aby nas wreszcie doprowadzić do radości wiecznej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w której wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijcie, kochani, moi drodzy, błogosławieństwo. Niech radość hosanna zwycięstwa Chrystusa towarzyszy nam również w tych dramatycznych dniach Wielkiego Tygodnia, abyśmy tego tygodnia wielkiego, pięknego nie przeoczyli, bo to już się nigdy nie wraca. Owszem, w przyszłym roku czy wieczności, ale tego rocznego już Wielkiego Tygodnia przecież drugi raz nie przeżyjemy. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zawitaj mu krzyżowane, Jezu Chryste, przez Twe rany, korona niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaj ukrzyżowane, całuję Twe święte rany, przebite ręce, nogi w Twej ręce, wyciesz nas w swojej